Dzień dobry Wam wszystkim, bardzo serdecznie, mile i czule. Nagrywa się wszystko, tak? To dobrze. Niech się nagrywa, bo ja nie jest gorąco, bo jest kurwa zima jebana. Także wiecie. Gramy sobie. Tak, każdy się dostaje na ten Deimos. Każdy się dostaje na ten Deimos. Mam w rękę w ogóle jakąś. Dostałem ją. To jest mój jedyny unikat, jaki posiadam. Nie wiem, gdzie mogę zakupić nawet ekwipunek, bo dużo rzeczy się w tej grze zmieniło, więc nie mam pojęcia. Jakieś tam, powiedzmy, jeszcze rzeczy dostałem z... A właśnie, mogę to otworzyć. Nie, na 45. Trudno. Idziemy dalej. Ekspimy. I powiem wam tak. Co przygotowałem? Kurwa, jaki jest mój nick? Nie wierzę. I idziemy grać. W ogóle ten Deimos to wcale nie jest taki nowy świat. Nie wiem, oni kurwa wszystkich tu dodali. Dobre takie. Dobre. Kurwa, większy strach jak to jest. Dobre takie, naprawdę. Brzoskwinka. Drugi raz piję brzoskwinię. Takie fajne nawet. Co, na orkach możemy ekspić? Nie wiem, coś sobie pogramy na tym świecie. Coś sobie poopowiadamy. Śmiesznie będzie. Może mnie nikt nie zabije. Właśnie, czy ja mam tu umiejętności? Bo w ogóle, patrzcie, ale tutaj zmienili teraz. Znaczy, wy pewnie o tym dobrze wiecie, że teraz Mistrzostwo Świata to jest jako wykupienie tak poboczne, a nie jest umiejętnością, więc mogę sobie kupić, powiedzmy, ale to 250k kosztuje. Wykupienie jednej umiejętności. A patrząc na mój budżet, o patrzcie, i zakładamy. Patrząc na mój budżet, to wiecie, to jest dużo. I w ogóle... Miałem rozkminę nawet, ekspiąc te levele, bo wiecie, ja tam wam nie pokazywałem tego i tak dalej. Pomyślałem sobie, okej, okay, wbiję sobie ten ekspię z dwuręką, dlatego że mógłbym ekspić z jedną ręką, półtora ręką na 39 level, ale mam ten unikat i pomyślałem sobie, może nie będzie to... ale to jest głupie. Gram sobie na świecie prywatnym, biję sobie orki. I każdy przedmiot, który z nich zdobywam, to ja insta zakładam, więc jeszcze jakbym pierścień zdobył, bo chyba pierścień jeszcze z nich jest, i sobie to wszystko zakładam. Dobra, bo w ogóle jest coś takiego jak Margony Melity, co nie? I się kurwa tyle tu zmieniło. Kurwa, kawę mam, wszystko mam. Wróciłem, a z delegacji sobie wróciłem i teraz jestem cały czas w domu, także mogę sobie pograć trochę w gry komputerowe, mianowicie Margonem. Patrzcie, jak to się... Znaczy, wy na pewno to wiecie, to nie wiem, zostało wprowadzone pewnie z rok temu. Na przykład... Nie, no w sumie ja też pokazywałem, że stałem na tej E2, która ma tam 20 chyba pierwszy poziom, tak? Mógłbym tutaj też ją bić. A nie, tam jest chyba wejście plus 13 leveli, czy nie? Nie jestem pewny, jak to działa na światach prywatnych, a chyba można tam... Nie mam pojęcia, więc nie chcę kłamać. Ale tak, można by było tam i patrzcie, tutaj w ogóle jest nawet, kurwa, to bym mógł sobie zdobyć. Znaczy teraz już mam 40 level, także jest po ptakach i poza tym szkoda wyczerpania, ale no fajnie. Jest w ogóle ten drugi jeszcze i z niego łuk jest na łowce, więc w sumie można się zaopatrzyć we wszystko. O, z tego w ogóle jest jedna ręka na tanca. A tutaj Cerber. Z Cerbera nic nie zmienili. I w ogóle nie, fajnie ogólnie zmieniają tak wszystkie dwójki i tak dalej, dodają przedmiotów, dodają elitki i tak dalej, są przedmioty, ale wiecie, chodzi o to, że na przykład takie dwójki, które cały czas były oblegane, jak na przykład Gons, nie, to tam się nic nie zmienia i chuj. I tyle. Nie wiem, a właśnie, bo chyba z Krogora to nawet teraz Herolota z tego... Krogor, tak? Gdzie on się nazywa? 48 poziom, tak, Hero na ten... Więc jakbyśmy zdobyli tą zbroję, to też by było spoko. I tak, jak macie jakieś rady co do mnie, czy w ogóle grać na tym świecie, czy to jest marnowanie czasu, czy cokolwiek innego zrobić, to możecie mi powiedzieć. To nie chodzi o to, że to jest mocne, bo to nie jest mocne, bo to ma zajebane 12%, to jest nic. Chodzi o to, że to jest kurwa obrzydliwe. Dosyć.
Znaczy zależy, jakby to dobrze wymieszać i tak dalej, to kurwa. Szejka zrobić, drinki, w ogóle naprawdę są ludzie, którzy robią poradniki na YouTubie, w jaki sposób zrobić drinka, kurwa, z Amareny i z coli, kurwa, premium. Która takim premium to chyba aż tak bardzo nie jest. I co wam mogę powiedzieć? Że... A, właśnie, jeśli mam w pracy wolną chwilę, bo wiecie, w pracy to ja sobie tak siedzę. Aż sobie zapalę swojego IQOS-a, który nie jest IQOS-em, tylko nazywa się GLU, ale ja mówię na niego IQOS, bo jakbym komukolwiek powiedział, że to jest GLU, to on... Co? A jak ktoś słyszy IQOS, to od razu wie. Mam ostatnią paczkę wkładów tych bonusowych, tych wyrzydzonych. Cześć, Leluś. Pewnie mnie zabijesz. W sumie nie zabijesz mnie. Dobra. Chuj mu w dupę. Dobra, 70% to nawet jak mnie zabije, to nic się nie stanie. W wolnych chwilach sobie ogólnie biję tego, tego śmiesznego E2. A, nie jestem, bo mnie zabili. I jak mogę, to wykorzystuję ten czas, bo i tak klikam przez jebane 10 godzin w jeden monitorek, to mogę sobie też co 4 minuty, czy tam 5 minut kliknąć drugi monitorek i może coś się zdobędzie, ale jak na razie nikuja. O, powiem wam w ogóle, że raz biłem tego Herosa. Oczywiście, oczywiście solo, bo ja tutaj ludzi nie znam. To biło się go solo. Szkoda właśnie, że te zajebane Destiny się rozpadło. Bo biorąc pod uwagę Unię, na której gra kurwa 1 500 000 900 ludzi, to ja na przykład szansę mam jakoś ogólnie, że posadzę na tych dwójkach, ale... Oczywiście dużo większą miałbym, żeby postać na Destiny, gdzie grało tam, kurwa, 400 osób. O, tylko takie, a nie inne sprawy się podziały. Jakby człowiek, który siedzi tutaj, pali faja, został zarządcą, to tam by był smród, brud i ubóstwo i by było jeszcze gorzej, także... Znaczy ja bym nie mógł zostać, bo ja jestem przez administrację Bargonem uważany za osobę niekompetentną, głupią. Mimo, że dałbym radę, spokojnie. Za osobę niekompetentną, głupią. O kurwa, dęborożec. Dokładnie w tym samym... Nie w tym samym miejscu. Ale! Patrzcie, rękawiczki zdobyłem. Także widzicie. A teraz zapytacie, czemu nie zawołałeś ludzi? Szczerze, nawet nie znam regulaminu Unii, więc nawet nie wiem, czy jakbym tutaj zawołał ludzi, czy oni mogliby mnie zabić. Nie wiem. Nie wiem. Możliwe, że tak. A wiecie, zawołać kogoś, żeby on mnie zajebał, a tutaj każdy mnie może zabić. Mnie chyba 270 level poskładał na tej babce, bo na tej babce, tak jak mi powiedzieliście, jest wyłączona przewaga levelowa, dlatego biję go sam i w dupie to mam. No i właśnie szkoda, że na tej Unii jest taki zapierdol, że gra tu tyle ludzi, bo mógłbym sobie postać tak samo na tym nowym śmierdzielu, który się nazywa jakoś tam i lotają z niego buty na 261, czyli taki mini set. Ej, Hero w ogóle z Pufa lota? Jest elitka Puf? Varanos, no to tak. Z Lisza to tak. O, Lisz w ogóle. Fajna ogólnie zmiana to była, pamiętam. Co? Do wykonania zadania? A, do wykonania z. Pewnie z oka Krakena jest jakiś główien, tylko... Ej, fajnie. Fajnie, że wprowadzili coś takiego, bo ten Kraken to tylko oczy lotał. To Ripazur to wygląda jakby było z CrossQuesta. Ej, fajnie, że coś poprowadzali. O, z tych w ogóle dodali loty do tych. Ej, to nawet może to nie być głupie ekspowisko. A, tu też pododawali... Nie, to jest elitka taka stojąca sobie po prostu. Chyba tak. Wiecie, bo na E2 zwracało się uwagę. Ej, dobra, można pograć tutaj nawet, spoko. Sporo rzeczy zostało zmienionych. Ale wydaje się fajne. To było. E2 zobaczymy zaraz. Dobra, bo elitki się coś tam nie zmieniają i tak dalej. Wiecie, ja sorry, że tak patrzę to teraz. Ale serio, jest to takie powiedzmy moje pierwsze wrażenie na elitki, gdzie... Było. To było.
Dobra, tutaj chyba już nie ma co patrzeć. Dobra, E2. No to to było, no na 23, a, bo to jest 23. Ja ogólnie cały czas... O, dostałem jakąś wiadomość, zobaczymy sobie. Pewnie typ mi chce bota oferować, bo cały czas, kurwa, dostaję takie wiadomości, że typ mi chce bota oferować. A ja do niego mówię, chuj ci w dupę. Nic mu nie mówię, kurwa, bo lepiej nie. Witam ogólnie, jak zapewne... No kurwa, to było tak do przewidzenia. Dobra, co jeszcze? No właśnie, na tym, na Berufie na przykład stoję sobie na tym śmiesznym... A, nie stoję. Ale stałem. Ale ogólnie to nie ma sensu, bo nawet jeśli zdobędę ten pierścień, to wiecie ile ja za niego dostanę? Kurwa, może zajebane 200 M tak naprawdę, więc to jest gówno co warte. No 95 M z odwiązaniem. Odwiązanie to tam nie wiem, cały chuj kosztuje, kurwa, kalkulator. 2800 w przybliżeniu podzielić przez 75 to jest 40 ziko i 100 M, czyli ogólnie za sam pierścień wiem, że można dać 200-300 M i go masz po prostu, bo w sumie kupowanie przedmiotu na 23 level legendarnego no raczej nie jest jakimś, nie wiem, chyba że chcesz PH farmić. A w sumie na Berufsie to chyba licznik jest bardziej pH, więc dobra, może na tym świecie ma jakiś sens. I tak, co, poekspimy sobie dalej. Jak będę miał wolne chwile, a będę je miał, to sobie poekspimy. Kurwa, ta arena jest tak obrzydliwa. Pamiętam, że jak ja kiedyś ogólnie nagrałem ogólnie odcinek, jak ja ją piłem, to ja kurwa piłem godzinę, bo mi tak kurwa nie smakowała. Kurwa, tak mi na żołądku bolała. Ale już pół, już pół. Jeszcze to wypiję i będzie pół. Be. Nie jest to za dobry alkohol. Po prostu jest kurwa obrzydliwy. Nie wiem, dla jakichś ale szczerze, jak często spotykam w Siecach jakichś studencików, co nie? Oni kurwa wychodzą ci z biedry i kurwa po 4 ziko kupują sobie amarenki. 16 ziko, 4 kupią i mają kurwa takomeno. Tylko to jest obrzydliwe. Jest, ale da się. Tylko kurwa właśnie to ma jakąś zajebaną siarę, więc wiecie. Piłem Mamrota. Byłem w miejscowości, która nazywa się Wilkowyje. Żartuję, gówno prawda tak się nie nazywa, ona tak się nazywa w ranczu, ona się nazywa Jeruzal. I jest tam ten właśnie sklepik, ten śmieszny, co nie? Siema. Jest ten sklepik i tam można Mamrota kupić, tylko że kiedyś można go było chyba kupić po 7 zł, a teraz kosztuje dychę. Tak mi się wydaje. I jest okej, okay, naprawdę on jest okej. Okay. Da się go wypić. Konsumowałem go. A to jest, nie wiem, ode mnie jakieś 70 km tak naprawdę. Weźmy sobie wpiszmy. No to wiecie, tam kręcili rancho, ale tak naprawdę tam jest ten sklep, a się okazało, że ten dom wójta jest zupełnie gdzie indziej, tak? W pobliżu. Wyznacz trasę. Gdzie to kurwa jest? Wyznacz trasę. Jeruzal. 40, max 50 km. Także wiecie. Daleko to nie mam. I co? Pieniądze się zarabia ciężko na chleb. Ciężko się gra w Margonem. Żartuję, gówno nie gram w tą grę. Jedynie jak się naprawdę nudziłem na delegacji, to w nią grałem. No i chyba, że teraz na przykład jest godzina 17. Wigilię miałem firmową. Nawpierdalałem się za fraje, śmiesznie było, żartuję, siedziałem i wpierdalałem. I tak to jest, palę sobie IQOS-a na zmianę z elektronicznym cygaretem. Gdzie on jest? A, tam jest, bo zapomniałem w ogóle dzisiaj go. I mam wszystko. Mam wszystko, mam FAK-a. Proszę ja was. Mam normalne. I mam właśnie tego IQOS-a, tak? Tylko powiem wam, że to jest najbardziej przerażające. Jeszcze papierosy mają wzrosnąć o złotówkę od następnego roku, więc to jest kurwa już masakra. Za marwolasy musicie zapłacić 17 zł. Tak, plus minus parę groszy. Nie, do 16,70. A od przyszłego roku wyobraźcie sobie, że to będzie prawie 18 zł. A w 2003, nawet słyszałem właśnie, że w 2005 roku kosztowało 5 zł. Lemy. Masakra, co nie?
Ile to człowiek musi wydać na to pieniędzy? No to jest głupie. Ogólnie wiecie. Nie będę tutaj wpierdalał się w politykę i tak dalej, ale no wszystko trzeba opodatkować i też trzeba pieniążki dawać na tych, co tych pieniążków nie zarabiają i właśnie na przykład takie dobra luksusowe jak to. Dobro luksusowe. Albo to. Znaczy to akurat nie, ale o to jakby to były papierosa, to są wkłady. Ja próbowałem ten wkład ogólnie zapalić, to już opowiadałem i nie wyszło, bo on jest inaczej zbity. O, wczoraj paliłem cygaro na przykład sobie, które było o smaku cappuccino. I szczerze, jakby człowiek naprawdę nie palił, to by zaoszczędził tyle hajsu. Ale że człowiek pali, to nie oszczędza tyle hajsu. I to jest szczere. Ale nie, szczerze, to powiem wam tak. Najbardziej ekonomicznie podchodzi e-papieros, bo w porównaniu do, powiedzmy, do człowieka, który zapali sobie paczkę dziennie papierosów. Zapłaci, powiedzmy, w przypadku Marlboro 16,70. W przypadku elektronicznego weźmie sobie, kurwa, 18. Czyli coś, co pewnie obstawiam, normalny papieros ma 9 mg nikotyny w sobie. A moce e-papierosów macie zerówki, trójki, szóstki, dwunastki i osiemnastki. I biorąc pod uwagę, weźmiesz i ten, powiedzmy, normalny papieros ma dziewiątkę, czerwony ma dwunastkę. Weźmiecie sobie tą osiemnastkę, przyzwyczaić się chwilę do tego. Zabijesz mnie? Kurwo jebana, kim ty jesteś? Jeszcze mnie na hita nie zabił. No, także mnie zabili. Pewnie jakiś frajer jebany. Myślę, że przewa znajdę. 3 minuty respię się. Masakra. Czajcie to? No i słuchajcie, wpierdolił mi się... Kurwa, nie to. Kutas mi się tutaj, kurwa, są tu szuka, kurwa. Mam rocznego Patryka, czy chuj. 8-3. 3-5. Może. Tak? Patryk ma 3-5, a on ma 8-3, to on może. 2. Nie, Vegasa nie chcę! Nie! Idźcie stąd. Nie, tu nie. Kurwa, włączył mi się. A to wiecie, jak obciąża, kurwa, system? Masakra, jak teraz wyszedł Vegas 16 do obrabiania filmów, co nie? Ja mam 15. Na lapku mam 16. Mam 16 na lapku, mam kurwa i 13, kurwa, wszystko mam. Oczywiście wszystko z legalnych źródeł. Oczywiście, że tak. To powiem wam, do 16 to bez kurwa naprawdę i kurwa 5 na jakiejś takiej mocnej, albo i 7 kurwa nie podchudźcie, bo to wam wypierdoli całkowicie system. Naprawdę to tak obciąża system, ale przeliczenie renderingu na przykład 13, która tam powstała, nie wiem, kurwa, w 16 roku, a 16, która powstała w tamtym roku, no to jest różnica kolosalna. Dwa razy szybciej się renderują filmy. Więc jest moc. Jest moc. Oczywiście wszystko, ja jestem przeciwko piractwu. Wszystko z legalnych źródeł. Pluję o naprawdę. Pluję na kurwa piratów. I ja nie jestem z takich ludzi, którzy są za piractwem, bo to jest złe i jest bardzo złe. Czy ubijam piątkę? Ubijam piątkę, to ja mogę z dwuręką ekspić. Trochę więcej podków zjem, ale mogę sobie tutaj normalnie ekspić, tak? I co? Wbijemy sobie na orkach pewnie 50 level. Na 50, znaczy albo tam 48 i tak dalej. Pójdziemy na mrówki. Oczywiście najgorszym naszym punktem jest to, że ja nie posiadam ani grosza przy duszy. Jestem kurwa jebanym żebrakiem, biedakiem. Mam 300k. Z tych orków to ja pozarabiam przynajmniej. Tylko też nie mam miejsca na nieskończoną ilość. Także będzie trzeba zjadać te... O to będziemy zjadać. I tak, miejsca w torbach też nie mam za dużo. Gram sobie naprawdę, jakby był to jakiś początek świata. I, ale dajemy radę. To wszystko nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć frajdę i grać. Ale powiem wam, że nawet zapalenie tego Aikosa to nie jest to samo. To normalny papieros. W ogóle, wiecie ile ja mam oficjalnie wydanych pieniędzy na tą grę? Kurwa, dużo. Pewnie coś wyjdzie z dwa koła. Ale no... Znam ludzi, którzy pierdalali 5 koła.
Potem sobie mówią, i to na pewno nie jest nikt inny jak Big Milek, który był zarządcą Destiny. I on sobie gra, wyjebał 5 koła, potem mówi, ja to pierdolę nie gram. A potem znowu zakłada konto, wyjebał 4K i na koniec chyba kurwa bana dostał. Żeby kurwa, bo on tak miał, że se wraca do gry, a konto zablokowane. Asy kurwa. O, buty miał! Wariacik. Czy kiedyś trzymaliśmy dobrze? Na Tarchunie 331. Masakra. Że się chciało. Założył sobie drugie konto, bo na tamtym coś tam kurwa popierdolił i tak dalej. Też chyba bana dostał. I założył sobie drugie. No, a ja cały czas, patrzcie wiernie. Ile tutaj mam? Trzy. Nie, jak już na linę rekrutację, to ja kurwa nawet nie biorę udziału. Tak, 364 dni. Wiecie to, ile to jest kurwa. To jest w chuj. 365. Wiecie, że ja właśnie zaraz, czyli tego dnia, 30.12, czyli jak będzie kurwa przed Sylwestrem, to ja będę miał 10 lat konto w tej grze. Pomyślcie sobie, że widzicie teraz takiego debila, nie? I pomyślcie sobie, że widzicie takiego 10-letniego kurwa debila i on zakładał sobie konto, nie? I czy on się spodziewał, że on kurwa w wieku 22 lat kurwa będzie sobie siedział kurwa tutaj, pił jebaną amarenę, kurwa nagrywał na YouTube'a, bo ja nie chuja. O kurwa, jak polewo w serce. Ale wypiję to wszystko. Zresztą, ja tam chyba... W jakiejś rekrutacji napisałem, że jak się dostanę, to ja pierdolę amarenkę. Kurwa, takie tutaj party hard rozpierdolę. Ale się nie dostałem. Ale pomyślałem sobie, nick założyłem. Bo chuj mi sasusiek, ja mam nowy pseudonim literacki. Litwos Adam Mickiewicz, pseudonim Amarena Drinker. I też fajny. I też nie można powiedzieć, że zły. Wiecie, co mnie przeraża? Że ja... Jeśli bym robił nadgodzinę, to ja bym pewnie 12 minut temu wyszedł z pracy. A mi to wkurwia, powiem wam szczerze. Wkurwia mnie to. Siedzisz sobie, przyjeżdżasz, wstajesz sobie 6.15, nie? No dobra, 6.10 wstaję. Żeby nie było, że oszukuję. Wstajesz sobie i idziesz sobie do tej roboty. I napierdalasz, kurwa. Zapierdalarów 3 metry, klik, klik, klik. Tutaj działka, o dobra, klik, klik, klik. Potem, o może radyjko sobie puścimy, dobra. I puszczasz radyjko. O, teraz na Voxie w ogóle siedzimy sobie z koleżanką w robocie. I ona odkryła, Dominik, puścimy radio. A ja mówię, kurwa, nie lubię radia. On mówi, puścimy radio, zaufaj mi. Ja, dobra. Już taki wkurwiony leci ten Vox FM. Ja kurwa nienawidzę radia, naprawdę, bo tam są ludzie, którzy się tak absurdalnie nie nadają do tych do w ogóle do prowadzenia jakiejkolwiek audycji, że kurwa powinno się naprawdę powiesić. Za fraki. No. Tak. I chodzi o to, że no wkurwiam, ja po prostu nie lubię radia. Ale się okazało, że oni mają jakąś loterię. A, dobra, już nie mają, to ja chuja nie będę słuchał. Pierdolę to, ja wolę sobie kurwa puścić w robocie. A to zaraz wam opowiem. Jest coś takiego, że oni mają tam swoją stronkę, co nie? I bierzesz sobie udział. PlayStation 4 albo Xbox One S. Dlaczego miałbyś wygrać konsolę? I ty im piszesz. Albo na przykład, o, iPhone'a dzisiaj było. To ja jestem jedynakiem, a wkręciłem coś takiego, że no, bo ja to biedny jestem, z Siedlec jestem, biedne miasto i moja siostra chora, przeziębiona, chciałaby iPhone'a nowego. Jestem jedynakiem, ale tam chuj i tak dalej. I ja cały czas pierdalam takie posty i tak dalej. I oni z reguły właśnie dzwonią do ludzi i się okazuje, Paweł z Poznania wygrał iPhone'a. Przemek z Warszawy wygrał tablet.
I ja tak siedziałem sobie właśnie od środy do piątku i oczywiście ile wygrałem? Gówno wygrałem. Oczywiście nic nie wygrałem. Ale wczoraj wam, powiem wam, że w zdrabce wygrałem 5 zł. O, właśnie, ja w zdrabkach, naprawdę. Jeśli mam wam... Kupili mi pierścień za pułem. Jestem kurwa bogaty. Ludzie, ja mam milion już prawie. Mam milion. Jestem bogaty. Nie, ja już jestem bogaty. Dobra. Chodzi o to, że... O czym ja mówiłem? A, właśnie, pali się. No... Siedzi człowiek w tej robocie, robi to samo codziennie. Dzisiaj była Wigilia, ale siedzisz te jebane 10 godzin. I to zanudza. Ja naprawdę, jak teraz pojechałem sobie na delegację... W delegacji byłem, tak wam powiem. 4., 5., 6. Tu cały tydzień. I tu 3 dni. Pojechałem sobie do delegacji, to ja przynajmniej coś tam robiłem. I to jest tak, że wiecie, zawód geodety jest taki, że albo siedzisz na piździe w biurze, kurwa, liczysz sobie, kurwa, działki, albo robisz kontury użytki, albo zapierdalasz w terenie, tyczysz granice działki, mierzysz budynki, tyczysz inwestycje pod drogi, pod jakieś, kurwa, Lidle, Biedronki, jakieś chuje, muje, dzikie węże, wszystko, albo robisz podziały, no, tam, kurwa, się zagłębiać, albo się, kurwa, z ludźmi też możesz przerwać, a tu się idzie pośmiać, kurwa, tak się idzie pośmiać. Trafiłem ostatnio babkę 87 lat i ona tak, żeby pokazać jej działkę. Ona ma kurwa 50 hektarów. Ona 87 lat, ledwo zapierdala. Ja jej mówię, no to pani ma tu kurwa rów dziki, kurwa wypierdoliły ten rów. I idziemy dalej. I kurwa przegonimy ją kilometr po lasach, po polach, po chujach, po dzikich wężach. I na koniec jeszcze, no dobrze, to pani zobaczyła. To pani teraz podpisze. I to nie jest tak, że jeden podpis. Tylko kurwa, i to jest tak, że jak masz ogólnie okazanie granic, nie? O, to mam trochę o robocie swoje powiem. A się... Już się trochę napiłem. Jak masz okazanie granic, to każdy, który na przykład, nie wiem, ty kurwa kupisz sobie powiedzmy działkę w kurwa pod Warszawą, co nie? I no modernizację pod Warszawą to na pewno robili w pizdu, kurwa. Ja byłem przy Białorusi, to tam jest trzecia cywilizacja, naprawdę, tam jest trzeci świat. Także oni tam kurwa jak jest bardzo często jest tak, że jak jesteś kurwa geodetą, jesteś na wsi, to ty jesteś kurwa prawie jak ksiądz. Tylko że ksiądz jest zawsze, a geodeta jest raz na 2 lata. Ale przy takiej robocie to geodeta to już jest, powiedzmy, jak inni siedzą, na przykład, no ja teraz pojechałem na chwilę, co nie? Ale oni tu sobie kmistrzowi, kurwa, oni to by cię na chętnie tako wzięli. Panie, ale weź mi zrób tu. I oni naprawdę, tu się spotykam z takimi ludźmi. Jedni są naprawdę spoko, pogadasz sobie, ale spotykasz takich, kurwa, ludzi upierdliwych. I to też, nie mam co ich winić. To też jest wina, powiedzmy, geodetów, którzy tam robili roboty, oni ich nie dostarczali do ośrodka. Ośrodek to jest miejsce, gdzie... To jest w starostwie, gdzie powinno się ogólnie wszystkie roboty geodezyjne z lat, kurwa, wszystkich, naprawdę, od 30 lat, kurwa, powinno się wszystko gromadzić, że geodeta tam był, że coś tam zrobił, że zmienił granice działki, że była jakaś umowa, że były jakieś akty notarialne, wszystko, kurwa, że coś było, tak? Tylko chodzi o to, że, kurwa, tam jest trzeci świat, to geodeta pójdzie, weźmie kasę i co, on dostarczy to? Kasę wziąłem. Co? Tu jest trzeci świat. Pierdolę ten system. I właśnie chodzi o to, że teraz się borykamy z takimi problemami. Nieważne. No ale spotykasz takich ludzi, co nie? Załóżmy Zenek, kurwa, Nowak. Żartuję, oni kurwa mają jeszcze pojebane nazwiska. Ja Nowaków, Kowalskich i tak dalej to nie spotykałem. Ni chuja. I oni ci ogólnie są. I oni ci mówią, panie! O, powtarzam, to jest kilometr od Białorusi. To jest kilometr od Białorusi. I oni ci mówią, panie, za Niemca! To było inaczej. W latach 30. to mój pradziad, to inaczej to gospodarzył. I on ci kurwa tak mówi i się kłóci. I ty mu mówisz, panie, ale my teraz przeliczamy działki, które kiedyś były obarczone, powiedzmy, błędem do ara, z ara do metra kwadratowego i mówisz mu, panie, tak wychodzi z naszych danych. Ale czasem są jeszcze takie właśnie kotki, kurwa, i pieski, że był se geodeta, w latach 70. poszedł na wiochę, hajs wziął, flachy się kurwa napił, szkic robił i kurwa śladu po nim nie ma. I co teraz?
pójdziesz kurwa do geodety, który prawdopodobnie miał pewnie około 40-50 lat w latach 70. Mamy rok 2019, to jest 50 lat później. I czy oczekiwać od takiego człowieka, że on będzie miał, jak miał wtedy 50 lat, to teraz miałby no trochę więcej. I bardzo prawdopodobne jest to, że ten człowiek nawet nie żyje. Więc no, nic się nie zrobi. I chodzi o to, że jest taki bajzel. Jakby Polska na przykład tak samo, no tak samo geodezja ogólnie w Polsce jest trochę pokrzywdzona przez to, że no była II wojna światowa i też ze względu na to, że był ustrój taki, a nie inny, czyli właśnie komunizm, to dzisiaj ogólnie, wiecie, dzisiaj ogólnie przywiązuje się wagę do tego wszystkiego. Na przykład, nie wiem, no nie postawisz na lewiźnie budynku, który będzie miał fundamentu i tak dalej. Nawet jeżeli będzie gospodarczy budynek i tak dalej. Dzisiaj się przywiązuje na to wagę. Dzisiaj wszystko nie jest składowane w archiwum, kurwa, tak jak kiedyś było, tylko dzisiaj wszystko masz na kompie, na twardym dysku. Do wszystkiego jest wgląd w parę kliknięć. I chodzi o to. Rozumiecie. No, jest burdel, jest czasem wkurwianie, ale szczerze, ja poszedłem sobie do technikum geodezyjnego. Poszedłem sobie dwa dni później. O, nie wiem, czy opowiadałem kiedyś. Dobra, jaki był mój plan na życie? Poszedłem sobie do technikum geodezyjnego. Z początku mi się ten zawód spodobał, potem mi się nie spodobał, potem mówię do mojego ziomka: ty, mordo, jak ja kurwa zawodowe zdałem, jak ja chyba geodetics będę. I mam taki kanał nawet na Twitchu. I na YouTubie, także jeśli chcecie, to geodetics, kurwa, youtube.com/geodetics. Tam, wyjebano. Chcecie, to wejdziecie, jak nie, to nie. A nie, tam sporo wrzucam, naprawdę. Ostatnio na przykład, bo ja dużo nagrywałem ogólnie materiałów sprzed... Dobra, to się wszystko nagrywa, bo jakbym się nie nagrywał, to mi się wkurwił. Nie, sporo materiałów na przykład... Bo przed tym, jak byłem za granicą i tak dalej, to też dużo nagrywałem i teraz to wszystko gromadzę i tak dalej. I ja też tak samo nie traktuję tych wszystkich materiałów, one były po prostu tak na luzie. Po prostu sobie siedzę, gadam, gram i przechodzę gry. Jakieś tam Assassin's Creed'y, wszystkie przeszedłem. Fallouty, przeszedłem trójkę, New Vegas. No sporo tego. Gothic, kurwa, dwójkę. To na jednym na przykład miałem po 400 wyświetleń i tak dalej. I mam wyjebane w te wyświetlenia. Chodzi mi o to, że po prostu to jest dla mnie głównie. I jeśli po prostu mogę mieć taką satysfakcję, że wpuszczam to w internet i może kiedyś po prostu ktoś to zobaczy i tak dalej, i się uśmiechnie, bo się czegoś nauczy i tak dalej, to jest mój cel po prostu. I ja mi nie zależy na jakiejś kurwa sławie i tak dalej, tylko po prostu chodzi mi o to. To jest mój cel po prostu. To jest to taka moja prywatno-publiczna biblioteka, którą mogę się dzielić i chcę po prostu, żeby została, i ja czuję z tego satysfakcję, naprawdę. I jak ja na przykład renderuję sobie, powiedzmy, tony materiałów, naprawdę, ja wam mogę pokazać, patrzcie, dysk D. Widać to wszystko? Z ciekawości. Tak, to wszystko widać, super. Także się cieszę. Tony materiałów, powiedzmy tutaj, nie wiem, Deimos na przykład ostatni, to można usunąć. Ja na dysku twardym i tak dalej, ja sobie specjalnie tak samo, wiecie, to jest głupota, kurwa, praktycznie nikt nie ogląda tych materiałów, ja mam to wyjebane, naprawdę. Ale jeśli chcecie i tak dalej, to mówię wam, że coś takiego w internecie się znajduje. I tak samo, powiedzmy, tutaj mamy, nie wiem, to jest, o, Risen. Risena przeszedłem od jedynki przez dwójkę do trójki Darkwater. Chętnie przeszedłem również Gothica trójkę. Assassiny przeszedłem wszystkie, od jedynki, wszystko wrzucone jest. Assassin jest wrzucony od jedynki, po dwójkę Brotherhood, po dwójkę Revelation, po trójkę, po czwórkę, po... I chyba to się zamyka. Tak. Tak mi się... A, jeszcze jest... Jak się nazywał ten DLC do trójki? Dark... No, wiecie o co chodzi. Assassin's Creed DLC. O Boże. Jak on się nazywał? Nie Liberation. 4 chyba. Kurwa, Assassin's Creed. Naprawdę, no nie, bo ja teraz nie wyrobię. Ale nie, mi się naprawdę spokojnie to wszystko nagrywało i tak dalej. To się nazywa Roach. Roach, nie żaden Dark, co ty pierdolisz. Roach. Także wszystko to sobie wrzucałem i tak dalej. Dobra, i sobie tak myślę ogólnie.
Dobra, poszedłeś do tego technikum geodezyjnego. Jakie masz wizje na swoje życie? Człowiek, który idzie sobie powiedzmy na studia, znaczy no mama mi tam mówi, Dominik, idź na studia i tak dalej, do chłopaku zmarnujesz się. Szczerze tego to nie tak do końca wygląda w dzisiejszym świecie, znaczy w dzisiejszym świecie. To ogólnie to po prostu nie tak wygląda, bo z reguły ja spotykałem bardzo dużo ludzi, którzy byli po studiach, nawet pracuję z takimi ludźmi, którzy byli po studiach i ich coś uczę. Czy to właśnie są ludzie, którzy skończyli nawet WAT, czy Politechnikę Warszawską, czy AGH w Krakowie, a ja jestem człowiekiem po jebanej kolejówce i nie zamierzam raczej bardziej brnąć w to wszystko, czyli po studia, bo znam osoby, które mi mówią, ok, Dominik, ja tak samo jestem człowiekiem jak ty po technikum, tylko wiesz co, ja tak naprawdę całą swoją wiedzę opieram na technikum i uważam, że te lata stracone na przykład na geodezji, w WAT-cie czy gdziekolwiek, były stracone. I ja mówię, no miło mi jest, naprawdę, bo ja poszedłem w dużo inną drogę, bo można było iść powiedzmy w teorię, czyli właśnie w studia, gdzie no okej, jest ta praktyka, macie jakieś tam staże i tak dalej, czy ćwiczenia, ale ja po prostu pomyślałem sobie nie, bo tego zawodu patrzę naprawdę, z jakimi ludźmi pracuję w pracy. Są ludzie, którzy są ogarnięci, są ludzie, którzy są powiedzmy z przypadku, tak jak bardzo dużo nauczycieli jest z przypadku. I myślę sobie, okej, a czemu nie mogę się tego nauczyć w pracy? I tak naprawdę, jeśli pracodawca zobaczy i tak dalej, że ja ogarniam to wszystko, że się staram, to dlaczego ja nie mogę sobie dyktować powiedzmy jakichś takich warunków, czy to właśnie pieniężnych, czy jakichś takich, a sam papier ile by zmienił, że miałbym kurwa plakietkę z napisem Dominik Pytlak, kurwa inżynier magister geodezji? W tym zawodzie, bo są zawody, gdzie nie przeskoczysz studiów, tak? Tak jak powiem wam, no nie zostaniesz lekarzem, jeśli nie pójdziesz na studia. Prosta sprawa. Ale geodeta to jest zawód bardzo... Mi się bardzo ten zawód podoba. Dlaczego? Bo on łączy bardzo dużo cech. Łączy geografię, łączy matematykę, łączy fizykę i łączy WOS. WOS w najmniejszym stopniu. Bo też prawo znajduje się w tym zawodzie. I chodzi o to, że tutaj tak samo możesz mieć kurwa studia i tak dalej, i tak dalej. Spotykałem się z takimi ludźmi, tego niekoniecznie musisz mieć takie ogarnięcie w zawodzie. W geodezji nie jest ważne, żeby mieć studia, czy mieć ogólnie tytuł technika, tak jak w moim przypadku. Tylko ważne jest to, żeby mieć rozszerzone uprawnienie geodezyjne. To jest coś, co pozwala ci wtedy podpisywać się własnym podpisem. Są jeszcze dalej, bo to są rozszerzone uprawnienie geodezyjne na jedynkę, na dwójkę, na trójkę, na czwórkę, piątka do scalenia na przykład. W modzie ostatnio. I o to właśnie chodzi, żeby to zdać. To jest dużo ciężej zdać, jak zdać studia. Uwierzcie mi, bo na studiach możecie sobie przebimbać, kurwa i tak dalej, ugadacie się, robicie gotowce. Tytuł macie. Tak samo na prywatnych. Płacicie, zdajecie, macie. Tytuł macie, zajebiście. Tylko, że tytuł pomaga ci głównie, no nie oszukujmy się, ale tylko pomaga ci w znalezieniu pracy. Często właśnie mankamentem jest to, żeby tą pierwszą pracę znaleźć. A jeśli tą pracę znajdziesz nawet z wykształceniem, którego nie potrzebujesz, a już powiedzmy jakąś praktykę w zawodzie masz, jeśli się jakoś ogarniesz w pracy i powiedzmy łapiesz to wszystko, no to okej, po co ci studia? Wtedy bardziej potrzeba ci praktyki w zawodzie, jeszcze bardziej brnąć do tego, żeby bardziej ogarnąć to wszystko w zawodzie. Tak czy nie? Wydaje mi się, że tak. I właśnie, tak jak moja wizja na przyszłość jest taka, żeby po prostu zdać rozszerzone uprawnienia geodezyjne na kwalifikacje, które będą najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach i w przyszłości. Czekajcie. No, halo. Siema. Gdzie tu są te słuchawki? Dobra. Kurwa, cała Marena już pójdzie. Dobra, za 15 minut przyjadą po mnie i ja robię trade'a. Sprzedaję tego poda. Bo kolega tam się uwziął i ja mu go sprzedam. A w sumie mi on też nie jest jakoś bardzo potrzebny. Gorsze syfy już zostały. Ale nie jest taka straszna ta Marena. Wydaje mi się, że... Wiecie, ja też nie jestem kurwa koneserem jakimś zajebanej Amareny.
Na pewno dałoby się to wypić kurwa w minutę nawet. Ale jak wcześniej piłem godzinę, to wydaje mi się, że to jest lepszy wynik. Bo. Ale idzie się najebać, naprawdę. Jednym kurwa, jedną zajebaną amarenu idzie się tak najebać. Nie pamiętam, o czym gadałem, bo ziomek do mnie dzwonił. I wiecie. 47 level już mam? Kurwa! Co? Kiedy ja to wbiłem? I kurwa myślałem, że 44 mam. Kiedy ja to wbiłem, ludzie? Ja naprawdę wbiłem tyle leveli? Naprawdę? Masakra. Jestem przerażony. No nie, tak, także mówię wam, że studia niekoniecznie muszą coś gwarantować i czasem możecie... A właśnie ja nigdy nie chciałem przeżyć czegoś takiego, żeby iść po prostu na studia, a potem mieć takiego lepa w mordę, kurwa, że zmarnowałeś sobie 3 albo 5 lat i ten tytuł. A powiem wam paradoksalnie, że nawet jeśli posiadacie tytuł inżyniera, czy po prostu jeśli macie studia, to nie macie prawa do zasiłku. Taki minus. Nie, żebym sugerował coś i tak dalej, ale tak. Tak jest, bo jesteś wtedy osobą A uważaną jako kompetentną, która mogłaby znaleźć sobie pracę i do owego zasiłku się nie kwalifikuje. Nieźle, co? Ej, serio, nie spodziewałem się, że tyle z wami wbijam leveli. Ile to nagrywam? Dobra ta marynka. Koledzy do Warszawy jadą. No nie zabijaj mnie. Nie zabijaj mnie, kurwo jebana, idę. No kurwo zjebana, kurwo, masz heroiki, kurwo, od góry do dołu. Być kurwa, nawet 7% nie zabieram. Lubię placki XD, kurwa, pewnie ma ziomek, który kurwa się nazywa Łukasz.pl, kurwa. I dostał od niego. Heroiki, kurwa, od góry do dołu. Skurwysyn jebany. Albo kurwa manik pierwszy, kurwa, na tym świecie. Lubię czekoladę XP i on kurwa gra na kompie Windowsie XP. Elo. On wie. Dobra, nie ma co nagrywać dalej. Wyjebali mnie. Dobrze, także... No nie, no jeszcze, żeby nie było.